Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy się po raz kolejny. Zapewne niektórzy już mnie znają. Ci, którzy nas oglądają, subskrybują, lajkują. Przedstawię się po raz kolejny. Jestem Tomek z Motokontrolera. No i co? Jedziemy. Co dzisiaj będziemy oglądać? Dzisiaj jedziemy w sumie kawałeczek drogi. O, w sumie 80 km mam do tego samochodu. Będę oglądał Audi A3, rocznikowo 2011 roku, model 8B. Będzie to samochód z dwulitrową jednostką napędową TDI, generującą moc 140 koni. Samochód sprowadzony z Niemiec, z przebiegiem 201 tysięcy km. Co więcej, no nic, będziemy tutaj badać ten samochód. Mam tutaj maxi test do zrobienia, więc będzie to gruntowne sprawdzenie łącznie z podpięciem komputera diagnostycznego, stacją diagnostyczną. No w sumie taka śmieszna przygoda. Powiem szczerze, dzwonię do sprzedawcy, sprzedawca od razu mnie poznał, mówi: tak, to pan u mnie był tutaj 3 miesiące temu, oglądał pan Skodę. Ja, kurczę, w szoku troszeczkę. Próbuję skojarzyć fakty, bo tych samochodów jest naprawdę sporo. No faktycznie, byłem. Naprawdę facet zadowolony mówi: jak najbardziej zapraszam, tego samochód czeka, gotowy, zaraz go przetrę, żeby ładnie, pięknie do zdjęć wyglądał. Samochód jest pewny, wszystko będzie na tip-top, tak i ostatnio. Miejmy nadzieję, że tak. Później skojarzyłem fakty, faktycznie byłem u niego, oglądałem Skodę. Skoda była cała w oryginale, z dokumentowanym przebiegiem, bez żadnych zastrzeżeń, poleciłem ten samochód, więc miejmy nadzieję, że teraz będzie podobnie. Tak, obiecałem, jestem już po oględzinach, więc podzielę się z wami informacjami, jak przebiegły te oględziny, jak wypadło nasze auto, co wykryłem, co znalazłem, jakie usterki auto posiada. Czy faktycznie jest takie idealne, jak zapewnia sprzedający, czy nie. Więc tak, zacznijmy od kontroli zewnętrznej pojazdu, warstwa lakiernicza. No nie powiem, całkiem fajnie wyszła. Auto praktycznie caluteńkie w oryginale. Dwa przednie błotniki były lakierowane. Dosłownie były to zaprawki, sprzedający posiada zdjęcia do wglądu. Były to delikatne obcierki, tam warstwa lakiernicza jest do 180, więc bajka, można powiedzieć. Poza tym normalne jakieś ślady eksploatacji, drobne ryski, zaprawki. Nic szczególnego, jest to samochód koloru czarnego, więc wiadomo, każde drobne obicie ryska to zaraz się rzuca w oczy. Ale jak na samochód 8-letni z przebiegiem 200 tysięcy, naprawdę lakier zadbany, ładny. Wiadomo, auto miało zrobioną polerkę. Ale na plus. Szyby w oryginale, przednia szyba czołowa została wymieniona, ale w ASO w 2013 roku, więc to nie jest jakiś tam świeży temat. Z kontroli wnętrza, środek czysty, zadbany, niezniszczony, odświeżony, delikatne ślady eksploatacji, no bo wiadomo, auto ma 200 tysięcy, no to zawsze coś tam musi być naprawdę. Natomiast no, Audi ma bardzo dobre materiały, więc te ślady zużycia naprawdę jak na ten przebieg to są niewielkie. Z komory silnika, wnętrza bagażnika, komora silnika. No tutaj dwa tematy. Pierwszy temat to przednie lampy. Są tutaj lampy biksenonowe oraz LED-owe jazdy dziennej. No i lampy są z rocznika 2013. Samochód mamy z 2011. Mam tutaj podejrzenie, że albo ktoś sobie zrobił moda i po prostu miał zwykłe lampy, sobie wymienił na lampy LED-owe, albo no, samochód miał jakąś delikatną kolizję. No, rozkodujemy numer VIN, sprawdzimy po VIN-ie, jakie auta fabrycznie były w tym samochodzie. Obstawiam, że po prostu ktoś sobie wymienił światła na światła LED-owe i biksenonowe, no bo wiadomo, no, ładniej to wygląda. Przednia chłodnica wody również była wymieniona, ale to wymienił ją obecny sprzedający. Bo była rozszczelniona, więc tutaj sytuacja jest jasna. Co więcej, pełna dokumentacja serwisowa,
doprowadzona do samego końca, ostatni wpis nawet w tym roku, gdzieś tam bodajże w marcu, więc przebieg mamy udokumentowany od samego początku do samego końca. Jest to duży plus. Po podłączeniu komputera diagnostycznego przebieg się również nam potwierdził. Błędów nie mieliśmy żadnych, bo pojechaliśmy na stację diagnostyczną. Oglądaliśmy go od spodu. I tutaj, co mogę powiedzieć, osłony kompletne, wycieków brak. Natomiast, no powiem szczerze, jak na Audi, które ma 200 tysięcy i wiadomo, już 8 lat, no dość spore naloty korozyjne. Co prawda były to naloty korozyjne na elementach stalowych zawieszenia, na układzie wydechowym. No widać, że samochód jeździł w troszeczkę jakichś cięższych warunkach. No, oglądając różne samochody, no nieraz te podwozia są w lepszym stanie. Natomiast naprawdę to nie jest groźne. Spokojnie można sobie podczyścić, można to sobie zabezpieczyć. To nie jest jakaś duża, że tak powiem, wada i minus tego auta. No przejdźmy do podsumowania, do całego meritum. Czy warto, czy nie warto? Moim zdaniem warto, natomiast na pewno sugerowałbym to tutaj przyszłemu klientowi ponegocjować sobie cenę. Jeżeli, że tak powiem, cena będzie odpowiadać przyszłemu kupującemu i sprzedającemu, jak najbardziej można sfinalizować tą transakcję, bo auto naprawdę nie jest złe. Te rzeczy, które tutaj wyszły, to są naprawdę, można powiedzieć, drobnostki, więc auto na plus. No i co? Widzimy się na kolejnych oględzinach. Również postaram się Wam opowiedzieć podobnie tak i dzisiaj, jakie auto, co będziemy robić, jak to auto wypadło, czy warto, czy nie warto go kupić. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie nas, lajkujcie, oglądajcie. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, na razie, cześć.